Dzień dobry. Ja się nazywam Paulina Palien i prowadzę zajęcia, które nazywają się Kobieta Świadoma, Kobietą Spełnioną. Taka grupa jest również na Facebooku. Nagrywam dzisiaj dla Ciebie to wideo z Londynu, z parku. Jest sobota i dokładnie za tydzień obudzę się w Trzcińsku. Trzcińsk to jest taka mała mieścina koło Gdańska, bardzo blisko. Tam będą odbywać się już od piątku, 20 października, zajęcia, warsztaty. Nazwałam je równowagą kobiecości. Równowaga kobiecości to symbioza warsztatów dla ciała, dla duszy i dla rozumu. Buddyści mówią, żeby opanować swoją mózgownicę i nie dać się jej opanować. Mi udaje się to dzięki takim zajęciom, które nazywają się medytacjami aktywnymi, według metody Osho. Kilka lat temu poznałam Norberta Kuleszę, który prowadzi fundację Osho w Polsce. I dzięki niemu poznałam siłę medytacji aktywnych. A dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt prowadzić razem z Norbertem zajęcia właśnie dla Ciebie. Dlatego, że chcę się dzielić tym, co pomogło mi wyjść z depresji i co pomogło mi opanować niepewność, pytania i strachy, napady paniki. A dlaczego równowaga kobiecości? Dlatego, że mam pełną wiarę, że czegokolwiek Ci potrzeba teraz w życiu, dostaniesz właśnie od siły sióstr, w kręgu kobiet. Kobiet takich jak Ty, ale tych, które są zupełnie różne od Ciebie. Od nich dostaniesz to, czego potrzebujesz, a Ty im dasz tego, co potrzebują one. Nie wierzysz? Sama zobaczysz. Taka właśnie jest siła sióstr. Dlatego 20 października zapraszam Ciebie, żebyś usiadła razem z nami, przywitała się, potem popodskakiwała, tak jak to się robi podczas medytacji aktywnych, a przede wszystkim przez cały weekend, aż do niedzieli, była sobą w sobie. Zawsze mówię, poznaj, zaakceptuj i pokochaj siebie. Masz rację, nie da się pokochać siebie, jeżeli siebie nie znasz. Nie da się zakochać się w sobie, jeżeli siebie nie zaakceptujesz. Wszystkich stron, tych dobrych i tych złych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania i chciałabyś jeszcze do nas dołączyć, mamy miejsca. Ślicznie zapraszam Cię do kontaktu przez moją stronę internetową paulinapalian.pl albo napisz do mnie maila paulina.palian@yahoo.com. A jeżeli jesteś już zdecydowana i wiesz, że jedziesz z nami, na pewno zastanawiasz się, co ze sobą spakować. Więc kochana moja, przede wszystkim ma Ci być wygodnie. Daj sobie przyzwolenie na to, żeby przez te kilka dni być wygodnie z sobą w sobie. Czyli ma Ci być ciepło, masz mieć możliwość ruchów, będziemy się bardzo dużo ruszać, więc jeżeli jest taka możliwość, to są tylko 2 dni i 1 wieczór, spakuj dodatkowe t-shirty, dodatkowe bluzy, ciepłe skarpety. Koło ośrodku, w którym będziemy, a ośrodek nazywa się Wspólne Dobro Trzcińsk, jest piękny las. Nie ma lepszego miejsca na kontemplację. Dlatego też wygodne buty, nieprzemakalne, bo na pewno będę chciała, żebyś poszła tam sama, a może wybierzemy się grupowo. Czyli wygoda, czyli żeby było Ci ciepło. No i myślę, że jeżeli lubisz robić notatki, to będzie bardzo korzystne dla Ciebie, jeżeli weźmiesz sobie jakiś zeszyt, notatnik, a flamastry, kolory. Najważniejsze jednak dla mnie jest nie to, żebyś zapisywała, co ja mówię albo co Norbert, chociaż co Norbert mówi, to jest bardzo ważne, ale chcę, żebyś poprowadziła taki pamiętnik, taką obserwację, bo widzisz, dla mnie świadomość to jest wnikliwa obserwacja samej siebie. Więc o ile Ci to pozwoli wgłębić się w siebie, poznać, porozmawiać sama ze sobą, zapisać te myśli,
zobaczyć, co cię droczy, to to będzie ten czas. Bo widzisz, dla mnie i dla Norberta nie jest problemem zorganizowanie tak warsztatów, żebyś nie miała 5 minut dla siebie. Będą też różne inne osoby, więc będziesz pewnie miała ochotę porozmawiać z nimi, zapoznać się. Ale to jest rodzaj, forma ucieczki. Chcę, żebyś zdawała sobie z tego sprawę. Dlatego ten czas twój dla ciebie jest niezmiernie ważny. Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. I może dlatego dzisiaj wstałam dosyć wcześnie jak na siebie. I od razu poczułam potrzebę przyjść do parku. Przyjść do parku, zdjąć buty, połączyć się z Matką Ziemią. Dlatego chodzę tutaj na boseka. Czyli czego można się spodziewać? Medytacji aktywnych i dynamicznych Osho z pewnością. Moich wykładów i warsztatów i ćwiczeń. Naszych zajęć wspólnych. Będzie rytuał kobiecości, który nazywa się Kręgiem Kobiet. Na krąg kobiet chciałabym, żebyś spakowała spódnicę albo sukienkę długą. To zobaczysz wieczorem w sobotę, dlaczego było to wskazane. Oczywiście to wszystko są sugestie. To, czego ty potrzebujesz, to na pewno przyjechać z intencją. Chciałabym wiedzieć, jak nas znalazłaś, z jaką intencją przyjeżdżasz i czego najbardziej potrzebujesz tu i teraz. Jakiekolwiek pytanie, napisz do mnie. Albo znajdź mnie na Facebooku, Poli Palian. Zapraszam cię też do grupy Kobieta Świadoma, Kobietą Spełnioną. To chyba na tyle. Idę kontynuować mój spacer. Wspaniałego dnia, udanego weekendu i do zobaczenia za tydzień. Pa!